dobry. Dziś powiem kilka zdań o prasach do belewania. Jak je odpowiednio dobrać i jak dobrać odpowiednio materiały eksploatacyjne do nich. Prasy do belewania potrzebne są wszędzie tam, gdzie powstają odpady opakowaniowe. Czyli w sklepach, w hurtowniach, w zakładach produkcyjnych. Prasy do belewania bardzo ułatwiają gospodarkę odpadami. Pomagają zmniejszyć przestrzeń niezbędną do przechowywania tych odpadów. Sprawiają, że na terenie zakładu panuje dużo większy porządek. W sklepach, w hurtowniach, w różnych firmach produkcyjnych najczęściej stosujemy małe belownice pionowe. Belownice o sile zgniotu od 4 ton do 10 ton. W belownicach takich powstają belki z makulatury czy z folii o wadze od 30 do nawet 80 kg. Takie belownice w zupełności wystarczają do tego, żeby zapanować nad nawet większą ilością odpadu opakowaniowego w firmie. Wszędzie tam, gdzie oprócz makulatury powstaje stosunkowo dużo odpadów np. foliowych, warto rozważyć zakup nowej lub używanej belownicy dwukomorowej. Można wtedy równolegle zgniatać zarówno makulaturę w jednej komorze, jak i folię w drugiej komorze. Powoduje to, że powstały odpad równolegle i natychmiastowo może być kompresowany, zmniejszany do naprawdę niewielkiej objętości. Bardzo ważne jest to, aby do belownicy dobrać odpowiednią taśmę do wiązania, do mocowania belek. W przypadku niewielkich belownic najczęściej stosowaną i w zupełności wystarczającą jest taśma o szerokości 9 mm, najczęściej oznaczana jako WG30. Ta taśma całkiem bezpiecznie zabezpieczy, zwiąże bele o wadze do kilkudziesięciu kilogramów. W przypadku troszkę większych belownic, na przykład z mających siłę zgniotu około 10 ton, warto rozważyć stosowanie troszkę szerszej taśmy WG40. To jest taśma o szerokości 13 mm. Jej wytrzymałość na zrywanie to 375 kg. Ona z dużą pewnością utrzyma belę o wadze nawet 200-300 kg. Do większych pras, zwłaszcza tam, gdzie powstaje odpad foliowy, warto rozważyć zakup taśmy o szerokości 16, 19, a nawet 25 mm. Takie taśmy mają nawet tonę lub więcej wytrzymałości i spokojnie utrzymają odpad w beli nawet o wadze 500-600 kg. Jeżeli nie jesteś pewien, jaką taśmę dobrać do swojej belownicy, zapraszamy do kontaktu z nami. Warto dobrać optymalną taśmę, ponieważ taśma o większej szerokości, o większej wytrzymałości zawsze trochę drożej kosztuje, a nie zawsze jest potrzebna do Twojej prasy. Odpowiednio dobrana taśma do belownicy to nie tylko bezpieczeństwo przechowywania i transportu odpadu, ale też możliwie niski koszt. Nasi eksperci zawsze pomogą dobrać odpowiednią taśmę do odpowiedniej belownicy. Zapraszamy do współpracy. www.tmkservice.pl